Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Słuchajcie, wracamy, chociaż niespecjalnie chcemy do sprawy Chromebooków, ale na krótko. Nic się nie zmieniło, nadal powiemy, żebyście tego nie kupowali, ale Tak mamy jest. kolejny powód. Tak jest. W Ameryce pokazał się taki sążnisty raport o tym, jak się Chromebooki w szkołach sprawują, bo jak się zaczęły robić lockdowny i takie inne, to szkoły masowo zaczęły kupować takie sprzęty. I cóż, okazało się, o jakieś zdziwienie, że serwis Chromebooka kosztuje mniej więcej tyle samo, co serwis normalnego laptopa. A dlaczego miałby kosztować mniej? Bo to Chromebook? Bo Chromebooki kosztowały mniej, nie? No tak, No. no ludzie tak twierdzą, że niby mniej, chociaż. No, ale wiesz, i się teraz nagle okazuje, że jak padła klawiatura w takim Chromebooku, który ma 3 lata, to wiesz, jesteśmy trochę w takiej sytuacji, jak kiedyś byli użytkownicy, kurde, małych Fiatów pod koniec XX wieku pod tytułem zmieniamy koło czy zmieniamy samochód, nie? Bo czasami taniej było zezłomować malucha i kupić następnego, niż kupować nowy komplet kół. No i poniekąd tak się dzieje z MacBookami, no bo tu nie ma cudów. No laptop to laptop. Czy to jest proste urządzenie, czy to jest bardziej skomplikowany laptop? No budowa jest podobna tak naprawdę i cenowo serwisowanie wyjdzie podobnie i ojej, zdziwienie. A jeszcze dochodzi do tego to, że no, jeżeli urządzenie teoretycznie, przynajmniej tak jak twierdziliście w komentarzach, powinno być tańsze i podobno jest, chociaż no, No dobra, no powiedzmy, nie że tak, upierajmy się przy okej. tym, no ale no niech będzie, no to wiadomo, że na czymś przyoszczędzone i to nie tylko są bebeszki, ale również i jakość wykonania może być słabsza, nie? W każdym razie w Stanach się obudzili troszeczkę z ręką w nocniku. Tak, ale to nie o tym, bo to, że tam się w Stanach obudzili, to nas mało interesuje. Natomiast w tym raporcie była dużo bardziej interesująca nas potencjalnie rzecz. To, że Chromebooki do 2020 roku miały 4 lata supportu. A ponieważ to nie jest tak jak normalny laptop, gdzie zainstalujemy Windowsa i sobie go update'ujemy i dopóki dany Windows się aktualizuje, to aktualizacje przychodzą, to tu jesteśmy trochę bardziej tak jak użytkownicy Apple'a. Po prostu nie ma supportu do tego modelu, to nie ma supportu. Teraz jest lepiej, bo Google między innymi pod wpływem takich różnych nacisków dziwnych, że te Chromebooki się zaczęły kończyć po prostu. Te pierwsze wyrzuty. Teraz obiecuję 8 lat i to jest okej. Okay. No, przy No, tak 8 słabym lat to się sprzęcie to zajeździ go tak. spokojnie, To szczególnie jak się. dziecko używa w szkole, nie? Tak, ale 4 lata to oznacza, że te Chromebooki, na przykład kupowane w 2019 roku, to albo już są bez supportu, albo za chwilę będą bez supportu. Więc uważajcie na super Cenowe w okazje cenowe sklepach. w sklepach i czy to przypadkiem nie jest jakiś refurbish modelu z 2019 roku, a szczególnie uważajcie na różne aukcje pod tytułem prawie nieużywany, tam 2 razy odpalony, w ogóle za 200 złotych, Dokładnie. nie? Po prostu sprawdźcie, do którego rocznika modelowego dany Chromebook należy, a najlepiej jakby było podane, jakie długie będzie miał wsparcie i wtedy kupujecie, wiecie co kupujecie i wiecie, że będzie to wsparcie. A z kolei jak macie jakiegoś takiego już leciwego Chromebooka, to opylcie go, póki jeszcze cokolwiek jest wart i kupcie se nowszego. Tak, no bo tutaj w Chromebooku, no to właśnie, no tam wszystko przychodzi od Google'a, jak Google nie da, no to nie będzie, tak? I zostanie się na przykład ze starą przeglądarką, się nagle okaże, że nawet stron niespecjalnie możecie nowych otworzyć. Ja tak z ciekawości ostatnio wygrzebałem ze szpargałów PC, mojego starego, działał, co ciekawe, nawet akumulator mu działał i to była taka najmocniejsza wersja PC, taka w sumie niewiele słabsza od tych, co słabszych Chromebooków. No tyle, że system sprzed 10 lat, nie? Tak jak go zostawiłem, tak leżał i wiecie co? YouTube'a mi się nie udało otworzyć. Także, no cóż, co mamy wam powiedzieć? No nadal nie jesteśmy fanami Chromebooków i chyba nie Ale to będziemy. nie, no to słuchaj, wiesz, no Natomiast jak wy chcecie, fanem sobie można być to albo nie kupujcie, być. tylko Ktoś chce, to niech kupuje, tylko. byle świadomie i byle byście wiedzieli, co kupujecie, żeby później nie było tak, jak no, Amerykanie piszą i tam głosy oburzenia się pojawiają. Nie, ci ludzie powinni doskonale wiedzieć, co kupili i dlaczego jest takie, a nie inne. Tak, no a przede wszystkim Nie? zwracajcie uwagę na ten support, bo faktycznie, no tak coś przeczuwam, że się nagle pojawią świetne okazje, tylko że to będą jakieś leżaki magazynowe z 19 roku. Dokładnie, po prostu uważajcie. Jak już kupujecie, to kupujcie mądrze. Sprawdźcie 3 razy. Słuchaj, no jeżeli w markecie oficjalnie całkiem niedawno widziałem dekoder DVB-T, który nie obsługiwał hefca, no to ja się wcale nie dziwię, jak w innym markecie zobaczę Chromebooka rocznik No modelowy dokładnie, po prostu 2019. uważajcie i nie jedźcie w żadnym wypadku na nieświadomce.
musicie wiedzieć, co kupujecie, sprawdźcie lepiej 3 razy, lepiej dopłaćcie 1 czy 2, żeby nie było potem problemu. No i trzymajcie się ciepło, do następnego. Serwus. Cześć.